Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. 6 nowych Passatów do podlaskiej policji trafiło. To jest chyba spory sukces, że i łomżyńska komenda otrzymała jeden tak nowoczesny samochód. Tak, zgadza się. Otrzymaliśmy taki samochód. Od dziś ten samochód będzie pełnił służbę na drodze powiatu. Samochód trafił do łomżyńskiej komendy wczoraj. Dziś za chwilę wyruszy w pierwszą służbę swoją. Czym charakteryzuje się ten Passat? Dlaczego będzie takim młotem na kierowców, na piratów drogowych? Samochód ten jest samochodem, który pod maską kryje 300 koni mechanicznych, 5,5 sekundy przyspieszenia do setki. To są takie osiągi tego radiowozu. Radiowóz wyposażony jest również w wideorejestrator. Są tam dwie kamery. Kamera nagrywająca pojazdy, które popełniają wykroczenia z przodu, jak również będzie możliwa rejestracja wykroczeń popełnianych przez pojazdy jadące z tyłu za radiowozem. Volkswagen Passat, który trafił do łomżyńskiej jednostki, został zakupiony w ramach polsko-szwajcarskiego projektu na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten pojazd będzie w codziennej służbie używany przez policjantów. Będzie również tym, że on będzie poruszał się po drogach, będzie przyczyniał się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Proszę powiedzieć, gdzie ten postrach będzie jeździł? Postrach będzie jeździł na powiecie łomżyńskim, szczególnie na trasach 61, więc Rydzewo-Kobylin, na tym odcinku drogi szczególnie i w większości trasach przylotowych, które przebiegają przez miasto Łomża. To dlatego, że tam jest najniebezpieczniej, tam najwięcej piratów drogowych jest notowanych? Jest wzmożony dosyć duży ruch, gdzie po prostu to są drogi przelotowe, tranzytowe, również przez pojazdy ciężarowe, gdzie jest najwięcej zdarzeń i po prostu najwięcej popełniają kierowcy wykroczeń. Codziennie będzie wyjeżdżał w służbę? Zapewne tak, raczej na pewno. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A.